No powiesz coś? No ale myślę, że ty zaczynasz, zawsze zaczynałeś. Dobra, no to właśnie zaczęliśmy odcinek w tym pięknym, niesamowitym stylu. Cześć, tak, to był bardzo niesamowity styl. Więc tak, to może jak już mnie tak namawia, żebym coś powiedział, to coś powiem faktycznie. Więc tak, namówiłem dzisiaj Gadrina, bardzo go namawiałem, żebyśmy nagrali jakiegoś escape'a, bo wiecie, już tęsknię za Minecraftem, to jest płacz po prostu, płacz na sali. No i Gadrin wszedł, gdzie ty to wszedłeś tam, żeby to znaleźć? Znaczy w Google. No wszedł w Google, coś tam se wpisał i se znalazł, no i mamy takie cudo. No, w zasadzie, jak ten escape się nazywa? Wiesz co, nie wiem. Dobra, gitarę, ja też nie wiem, bo to był taki spontan, że po prostu, no nieważne, będziecie mieli w opisie link, tak? Dokładnie. A więc tak, może przeczytam tutaj, zaczniemy od przeczytania tych wszystkich tabliczek, które tutaj leżą, ponieważ wydaje mi się, że to jest dosyć ważne. Ale to nieważne. Aha, o, wydaje mi się, że to ważne, ale to nieważne. Ambitnie. Aha, twoje aha słynne. To jest takie epickie, że kiedyś ci mówię, zmontuję to i zrobię 10-godzinną wersję. Co ty na to? Challenge. Ciekawe, czy ktoś z moich widzów cię wyprzedzi. Dobra. When you are given items, take only the amount you need. Przeczytaj po polsku, bo dzieci nie zrozumieją. Ale najpierw muszę przeczytać po angielsku, żeby zrozumieli Anglicy, a potem po polsku, żeby Polacy. To ja ci od razu to na YOLO przeczytam ci to po polsku. Kiedy dostaniesz przedmioty, weź tylko tyle, ile potrzebujesz. Wtedy nie będziesz musiał używać ENV Edit albo modów. Zanim zaczniesz, przeczytaj zasady. Zasady. Możesz tylko niszczyć bloki, które położyłeś. Możesz tylko niszczyć białego wula. Nie używaj ENV Editu. I proszę, graj na Peaceful. Dobra, Peacefula mamy. Ej, ale też odczuwasz takie nieodparte wrażenie, że ten spawn to pochłonął mu godziny pracy? Nie, chodź. Dobra, let's go. Dobra. Patrz, kto właśnie się obudził. Gdzie jesteś? Cóż, jesteś w jakiejś testowej firmie, która została stworzona, żeby sprawdzić twoją mentalną i sprawdzić twoje mentalne i psychiczne zdolności. Bardzo ambitnie zapowiada portal, się. Portal, tak, już czuję takiego portala mi tu właśnie, takim portalem. Gdzie portal? Gdzie? Nie widzę. Dobra. Jestem głupi. No dobra. To jest najbardziej proste ze wszystkich kursów, czyli ze wszystkich, no wiesz... Kursów. No. Dobra. Jeśli zbyt dużo myśli pójdzie do ciebie, żeby to zrobić, zostaniesz usunięty z życia. Czyli tu jest jakiś zapewne timer? Nie. Zapewne musimy pomyśleć, co tu zrobić. Ej, bo wiesz co? Ja tu widzę dirt. I kurde, nie wiem, ej. A ja tego nie mogę otworzyć. Czemu? No bo jesteśmy na spawnie, a ja na spawnie nie mogę nic robić. Aha, wybacz. No ja mam obcunga. Tu jest 8 dirtu. No to daj mi tego dirta. Weź tylko jednego, starczy jeden dirt, a resztę odłóż. Bo nie mówili, że brać tylko to, co nam potrzebne. Aha, mogę. Dobra, to wezmę jeden. Uno. No. Kupa już postawiona. Idziemy kurde, dalej. Za dużo, to było za trudne, ja nie wiem, czy mi się... Ja nie wiem, Gadrin, jeżeli tak dalej pójdzie, to chyba nie zmieścimy się w jednym odcinku. Ciekawe, co tutaj mogę to otworzyć. O, ma dwa stona. Co mogę zrobić z dwóch stona, żeby otworzyć drzwi? Nie wiem, pomyślmy. Otyć. What? Aha! Yes! To są te, ja myślałem, że kamień taki faktyczny. O. Musisz... What? Okej, chodźmy. Nie ogarnął systemu. Nie pamiętam, co to znaczy leak. Leak to jest przepływ albo coś, co wycieka, więc nie rozumiem tego, nie ogarnę. Dobra, tańcz. Podpowiedź od ludzi, którzy to prowadzą. Zarządu. No, zarządu. Patrząc w górę, możesz uratować swoje życie. To może być po prostu pewnego dnia. O, patrz. O kurde. Ale nie możemy ich niszczyć. Tak. Ej, patrz, washrooms. Ja tego nie ogarniam, ale ej, rób to, co ej, ja. Ale to jest fajnie. Ej, kurde, nie da się tu wejść, dobra? Nie da się tu wejść. O, tu są torcze. Ej tu jest wełna. Czy ty po prostu sobie normalnie poszedłeś? Ej, znalazłem secreta, patrz. No. Tu, o, w kiblu. Ale czy to sobie normalnie naprawdę poszedłeś, jak chciałeś? Tak, na legalu. Ej, a tutaj był secret, chodź, idziemy do secreta. Gdzie secret? Tu jest, bo tutaj zniszczyłem wełnę i tutaj się da wejść. A, rzeczywiście. Patrz, secret room, wow, dźwignia. Tu jest lever. Lever, a nie lever. Dobra, nieważne. W sumie to zależy, jak to wypowiadasz. Jedni mówią lever, niektórzy lever.
No nie szkodzi, nie będziemy się teraz rozwodzić nad językiem, chyba że będziemy, no to ja nie wiem. To już zupełnie nie jest, ale dobra. Otworzyliśmy dźwignię i co się stało, powiedz mi? Bardzo otworzyliśmy dźwignię. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo ją otworzyliśmy. O patrz! Przyszliśmy tutaj, no i co dalej? Czekaj. Ej, tu jest dużo torcz, wiesz co, weź mnie. Mogą się przydać. Zostaw troszkę. Masz, oddam ci. Jest. Ej, dobra, ten wzórek, moim zdaniem, on coś będzie oznaczać. No, mi też tak się staje, ale chodź tu. Że ja zrobię screenshota. O, dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Przechodziło się kiedyś escape'y. Dobra, czekaj, ale to było dawno i nieprawda. Ej, no to jest tak ambitnie zrobione, że ja nie wiem. Dobra, ci. No. Czy kiedykolwiek zrobiłeś dużo min ziemnych i sprawiłeś, żeby zwierzęta po nich chodziły? My tak. I to było tak śmieszne, że zrobiliśmy to na wiele większej skali. Aha, no to już rozumiem. Tak, ja też. Mam wrażenie, że już kiedyś przechodziłem podobnego escape'a. Dobra. To ty mi mów teraz, jak to jest. Czekaj. Chodź, wróćmy. Ej, czekaj, a tu jest drabinka, patrz. Ho. Aha! Co? O! No, widzisz. Popatrz na to! Dobra, to idziemy tak. To czekaj, to może ja tutaj będę dryfował nad tym blokiem, nad którym ty będziesz musiał skręcić. No nie, będziesz musiał mi dryfować, żebyśmy to zapamiętali potem. No to rozumiesz? Dobra, to ja zapamiętam, patrz. Idziesz dobra. Do przodu. Okej, dawaj, dryftuj, no. No to tutaj i tutaj będziesz skręcał teraz. Tu skręcać? Skręcaj w twoje prawo. Na pewno? Tak, idziesz dwa bloki. W prawo, nie w lewo, bo mi się zdaje, że to było lewo akurat. Nie, w prawo. To idź tam, gdzie mam ustać. No, tutaj. Okej, okay, już. Dwa bloki? Tak, i teraz idziesz tutaj. No. Teraz idziesz tutaj. No. Aaaa! Gadrin, zabiję cię! Chyba jednak nie. Auć! No ja tak, tylko że nacisłeś. Chodź, po prostu przebiegnij. O, widzisz? I teraz stąd przeskocz do mnie. O! Coś odpaliłem. Dobra. Przez przypadek? To nie ważne, ha. Lód. Ice cream. Połamana rura wody. Niedługo zostanie naprawiona. Zarząd. Okay. Bardzo ciekawe. No fajnie! Torcz? Dokładnie, potrzebne były. Ty, ja ciągle mam proszę plajta, nie wiem skąd. A, bo tam, to odłożę go. Ej, a tam był przecież ten takie wejście do zarządu było, pamiętasz? Tylko personel auto released. Pamiętasz? Nie. No patrz, no to się wróćmy troszkę. Tam był secret. A, wpadłem, fuck it! Fajnie masz. Dzięki. Chodź, bo tutaj, to był secret. Czekaj. To jest bardzo poważne, żebyś... Żebyś stawał tylko na jednej na raz, bo jak ten wek ustawisz na jednej na raz, to będzie zły ten. No, patrz, tutaj było. O, widzisz? Autorized personnel only. Tutaj, ej. Patrz. Ha. O. No, a już myślałem, że... Zobacz, co my tu mamy. Ja. Gadry, no co ty? Pozwól mi na tablicę. To chyba nie powinniśmy tu wchodzić, wiesz? Powiadasz? No. No to dobra, widzisz. Rozwiksowaliśmy system. Dokładnie. Dobra, lecimy z tym. Było taki YOLO. Tak. O, patrz, chyba odwrócił. Rozumiem... A ja chyba wiem, do czego nam potrzebny był ten pressure plate. No to jeszcze są trzy. Ha, ej, czekaj, bo tu schody są. No to pimpaj tam. Co tu jest, zobaczmy. No nie uciekaj, miłość. Co jest? O! Co? Do not remove manhole cover management. Co? Nie usuwaj jakiejś zakrywki mężczyzny dziury, że takiego, what? Czekaj, nie. Tu jest przycisk, są drzwi chyba. No tak. Otworzyłem coś. Tu była dźwignia. Wiem, ale tu coś otworzyłem tam, ne? Nie wiem co za bardzo. O, tu, to chodź. You are now leaving the art gallery. Teraz opuszczamy galerię sztuk pięknych. Lubimy sztukę, prawda? Nie. Lubimy sztukę, a wy?
nie lubimy, powiedz. O, no, pada deszcz, przecieka. To my minę craftową lubimy. Tak, minę craft. Żeby się upewnić, że przeszedłeś ten labirynt, zostawiliśmy parę przypadkowych, parę pomocnych... tipsów, no. No wszyscy tipsów. Wiedzą co do. Tak, po drodze. No, zły start. Nie gadaj. Dobra, lewo czy prawo? Rozdzielamy się? Ej, bo jest taka wiksowna taktyka do przechodzenia labiryntów. Nope, to exit here. Dobra, to ja zastosuję moją obską taktykę, dobra? Okej. Okay. Przejdziemy ten labirynt. Nie, tutaj nie. Nie. A potem zdradzisz. A widzisz, przeszliśmy, lol. Jak? To jest naprawdę obska taktyka. Cały czas trzymasz jednej ściany i skręcasz prawo. No. Widziała? No serio, no poważnie, możesz znaleźć jakieś labirynty i poprzechodzić, no. W każdym? W każdym, znaczy w większości, no. Dobra, gratulacje przechodzenia tego labiryntu. Żeby cię wynagrodzić za znalezienie końca, zostałeś nagrodzony darmowym pressure plate'em, który cię doprowadzi do następnego pokoju. Ups! Co tu pisze? Jak to się mówi po polsku? Gówna. Gunwo? No to co tutaj można ustać na to? No płytka naciskowa. A, te płytki mogą stworzyć bubu. Bandaże nie zostaną rozdane. Czekaj, zobaczmy co... O, mam strzałę. Chodź. Jeszcze je wezmę. Ała. I lubię to. Tą drogą do niemiłej śmierci. Okej, okay. To chodźmy tędy. Dobra. Kuciocki! Co? Czy nie kochasz świeżego powietrza? Ja też nie. Lol. No masz rację, bo jeśli pies P47. Po prostu patrzcie. Patrz, idziemy długim korytarzem, jak w Amnezji. Amnesia? Idziemy prosto czy tam w lewo? Nie, bo tam to było to samo. Co? Dobra, instructions. Ej, ja tu zaraz Ej, co ty, gdzie ty mi tam uciekasz? Chodź mi tu. Nie wiem. Come on, get over here. Yeah. Get ej, bo tutaj, here. Tutaj jest, patrz, notice tu jest. Nie no, patrz, tutaj notice. Trzeba jakieś... Instrukcje. Jakieś chuligany zdecydowały, że usuną hasło do tego zamknięcia. Spróbujemy to sprawdzić najszybciej jak potrafimy. Przepraszamy za komplikacje. Zarząd. Dobra, jakie jest hasło? Aha, patrz. Yes is up, no is down. Aha, czyli z nocza dropią złote jabłka jak zginie. To jest nieprawda, próbowaliśmy już kiedyś ze znajomymi. Dobra. Okej. Okay. Tak. Co? Ale jak to działa? What? Jak to? Nie rozumiem. No bo była taka teoria, nie? Kiedyś jeszcze no. Tak za bety, tak grubo, nie wiem, beta 1.7, no. Że jak zabijesz nocza, to wypada z niego złote jabłko. I chyba kiedyś nawet tak było, ale już tak nie jest. Ale jak nocza? Normalnego, w sensie nocza, że nocza, że jak będzie nocza tego minecraftowego, co stworzył ten. Jak go znalazłeś w Minecrafcie, go zaciukałeś, to z niego niby złote jabłko wypadało. Okay. A to nieprawda. Przynajmniej tak było. Minecraft music was written by C481. Tak. C481, tak. Xbox jest tak, na tak. Pewno. Nie! Tak! Nie! Przecież masz Xboxa i mówisz, że ale nie? To jest Gunwo. Is this a sign? Yes. No i widzisz, nieprawda. Haha, widzisz, mówiłem? Mówiłem, haha. What? What? Jak to, jakim cudem... Nie jest lepszy Xbox, jest po prostu Gunwo. Ej, patrz, znalazłem. Czekaj, to trzeba chyba stopić. Nie. Ej. Coś to trzeba z tym zrobić chyba. Po co? Nie wiem, mam... Lepiej to ukraść? No, w sumie... Dobra, bierzemy. Dobra. Czytaj. Jeśli chcesz kontynuować, pull the checkpoint lever ahead. Czyli my się mamy pociągnąć za checkpointa. W sensie za taką dźwignię, która będzie checkpointem. Proszę nie pływać w baseny. Aha. Cudownie. Ej, a tutaj jest checkpoint lever. No i co? Ej, patrz. Uuu, straszne rzeczy. No i ej, ale no i co? No to otwieramy to i już jest checkpoint tutaj. Tutaj będziemy teraz się odradzać. No to otwórz to. No to nie ma się otworzyć. Co my mamy tutaj zrobić?
Może coś z naszymi profesjonalnymi itemsami? Właśnie, dlaczego mi było drewno i 9 żelaza? Może wiadro? Tak, możesz zrobić z tego crafting table, a z tego zrobić wiadro i sobie napełnić wodą, wylać i zrobić obsydian. Znaczy, w sensie wylej to na ścianie, żeby... Tylko czemu aż 9? No, może lubi. Może chciał 3 wiaderka, ale mu... A może mamy wziąć jedną lawę? W dupie, robimy tak jak chcemy. Ale... O, pięknie, Gadrin. Cudownie. Weź tą wodę, przyda się. Uratuje nam dupala jeszcze. Tak, mówię ci. Tak. Dobra. Pewnie nieraz użymy, żeby szczytować, nie? Proszę wylać jakąkolwiek wodę, którą masz do tej dziury, no kurde, no. No widzisz, I told ya. Okay. Ha! Odejdź. Powodzenia z tym testem. Staraj się nie spaść. O babciu. Kazyń boję się. Jej! Teraz twoja kolejka. Nie skoczę. Cześć, mam dla siebie prezencik, patrz. Dawaj. No, dobrze ci idzie, Wespar. Pięknie! Panika! I niesamowicie. I teraz ostatni skok, tylko nie spiec, tego błagam. Jest, pięknie. Jest. Hura. Idziemy dalej. Udało nam się jakimś cudem. Możesz teraz jeździć na mojej karcie. Jesteś taki szczęśliwy. Nie wiem. O, ekstra itemki. Przydadzą się. A, mamy zrobić minecart. Bo tak. Minecrafty. Czekaj. Połóż swój minecart tutaj. Połóż Steve'a tutaj. Aha! Aha! Steve idzie tędy. Kart Steve'em idą tędy też. Dobra, daj mi jednego karta. Ale jak zrobić kartę? Ja nie umiem. Musimy się wrócić. Nie masz crafting tej... A jest. Już mam, już zrobiłem, już mam. Uff. Już myślałem, że wiesz. Dobra, masz. Cudownie. Yeah. Dobra. Popchaj mnie. Popchłem cię, patrz. No właśnie nie. Jej! Ale czadzior, jestem dokładnie za tobą. Siema. Siema. Wow, koniec. Wow, już? No. Ej, nie mogę wyjść, bez jaj. Ej, ja też, co jest grane? Aha, bo teraz się shiftem wychodzi. No tak. Czy to było bezużyteczne? Tak, ale czy to było zabawne? Bardzo. Tak. Definitely. W tym momencie. A nie ATM. Sorry, ATM to już. ATM to jest w tym momencie, ale też. Aha, bandaże. Chodź. Musimy sobie bandaże zbandażować. Co to jest? Aha, musimy zapłacić klucz dolara, żeby przejść. To dobra, rzuć. Ja zapłacę za nas. Hura. W środku tego basenu wody możesz zobaczyć kreaturę. Ta kreatura nazywa się Billy. Jest wielkim, możnym... Możnym? Morskim? Możnym. Morskim ślimakiem. Billy jest taki wielki, że jego druga połówka jest w drugim basenie za nim. Obok niego leży. Dobra, możemy... Ej, chodź, no idziemy. Możemy to przezniszczyć. No tak, bo... Możemy na to wskoczyć. No dobra, czekaj. Ej, tu nie ma przejścia! Ej, to jest pułapka! No jak nie ma? No ja nie mogłem przejść. Nie umiesz po prostu. Liwe. O kurde, drabinki. Ja mamy 6 tych. 6 drabinek. Poznam 6 drabinek. Powiedz mi po co? Nie wiem, dobra, zobaczmy zaraz pewnie. Dobrze, że wzięliśmy trochę pieniędzy. Ej, co cię tak przerywa, człowieku? Co cię tak przerywa? Odbiór? W tym momencie Gadrina po prostu zamurowało, moi drodzy. Czekajcie, mamy jakieś problemy techniczne, wiecie, łącze internetowe Gadrina, które chciałby, żeby było zdecydowanie lepsze, stwierdziło, o nie, kochany, nie ze mną takie numery i w trakcie przenagrywania zrobi ci mindfucka, no, dobrze. Powróciliśmy po krótkiej przerwie.
Tak, weszliśmy sobie na TS-a. Wszedliśmy. No nieważne, Jezus. Ale nie, mówi się weszliśmy, nie wszedliśmy. Dobrze, że mieliśmy trochę pieniędzy z twojego portfela, kiedy byłeś, jak to się mówi, knockout, no wiesz, no że... Byłeś drętwy. No. Never mind, nie wiem, gdzie o to chodziło, ale przyjmijmy, że tak. Nie będziemy używać przecież swojej własnej kasy, tak? Taka logika, nie? Bardzo. Gramy w kółko i krzyżyk? Ej! Uważaj! What the... Teraz oni giniesz. Chyba nie kłamali. Przejdź ten test beze mnie, Vespar. Ale jak go mam przejść? No idź do tych drzwi, gdzie pisze complete the test. Ale... No, przecież... Ale bo... To się nie da! Jak to nie? No bo przecież już wszędzie dynamit. Ha, ten też, tak? Czekaj. Bo ja poszedłem w złą stronę, wiesz o tym. Nie! Brawo! Udało ci się. Ała! O tak, dobrze, że mamy te swoje pleasure plate'y. Dobra, musimy jednak tędy iść. Ale przecież tutaj była strzałka, coś ty zrobił? Patrz, co jest dookoła. A więc? No rozwalaj to. I co nam to da? Nie wiem, ale mam łatwiejszy sposób. Ej! Podpaliłeś mnie! A wiesz, co się teraz ze mną stanie? Umrę. O. Ej, to nas zakopuje! Pomóż! No jak ci mam pomóc? Nie wiem, tak chyba nie powinno właśnie być, wiesz, że to nas zakopuje. Dobra, jestem. Ale przynajmniej głodny jest... nie jestem. What? Co tu się... Ale my chyba tego nie możemy niszczyć, Gadlin. A, no tak. Dobra, no, to Ej, znowu nas podjarałeś, no nie! No co ty, nie zabij nas, człowieku, weź to... Weź ten, weź pleasure plate'a postaw. Tam przy tych drzwiach. Okej. Z powrotem, albo przy tych, nie przy tych. Dobrze. Tędy, żeby przejść grę. Geniusz zła. Wiedziałem, że oni trollowali, wiedziałem. Ej, ale... Musisz zniszczyć ten piasek. Wiem, że to cheating, ale... Ja może to już był koniec. Nie. Chodź, poczytujemy trochę, prosto. To jest po prostu bezużyteczny... Fajny. A tędy? Kurczę, tam, tędy musimy przejść. Ale tędy jak? Przecież tego się nie da otworzyć. Przecież mamy Woola. Aha. No i postaw tam pleasure plate'a. Pleasure? No, what? No to już jest chyba koniec. No, dokładnie, dziękujemy za oglądanie. Cześć, no nie, no postaw tu jeszcze tego pleasure plate'a pod sobą. Jest bez sensu. Ale serio? No chyba tak. Ale żadnych kredytów? No nic. A może to jest jakiś... Weź to rozwal. Co? No tą. Nie, ścianę. A chodź, a może byśmy coś... Może tu coś mieliśmy wykopać jednak, no. Możliwe. No nie, no dobra, no. No weź odejdź. Musi coś tu być. No ale no, nie. Z takim mind... Gadrin! Co? Odkryłem coś. Co? Otworzę ci, chodź. No. Patrz. Aha! Dobra, dawaj te drabinki. Pamiętasz, że raz powiedzieli, żeby patrzeć w górę, bo to nam może uratować życie? No tak. Więc my jesteśmy głupi. Właśnie mądrzy, bo żeśmy... Udało nam się. Ej, no zarumowałeś wszystko, złodziej. Dobra, weź przeczytaj. Co? Co tutaj... Co robisz na górze? Nie chcesz dokończyć swojego testu? Tam jest... Tam ciasto. Jest, no ciasto, nie. Aha, nie, to jest ten motyw z portala, że tam czeka na ciebie ciastko i the tak dalej. The cake is the lie. No, przeczytaj dalej. Nie chcesz wracać? Spoko. W takim razie nie mam wyboru. Self-destruct activated. No ci znam, proszę, play tu. Uciekamy! Dawaj, szybko, Gadrin! Dawaj! Powinie! Nie mogę! Jak zginę przez ciebie, to cię zabiję.
Dawaj. Ej, ale nie zajarzyłeś tej chyba aluzji. Jak zginę przez ciebie, to cię zabiję. Ej, nie. Dzięki. Ej, masz dzięki. Za sobą. Ale czemu tak? Nie. Brawo. No to super. Czekaj, to jest tam. Czekaj, patrz, ja mam coś takiego, coś nazywa game mod, nie? Patrz, dobra. Ale to było takie ambitne teraz, że ja pierdzielę. Świetne. Patrz, tam są TNT po tym, ale to nieważne. Ale to czekaj, zdańmy. Aha, już rozumiem. Teraz żeśmy sobie zaspoilerowali grę. Gle? Tak, gle. No patrz. No. Dziękujemy za granie. Mam nadzieję, że to... Odpalamy statek. Co się dzieje? Nie! Ej, ale nic nie wybuchło? Fuck. Zabiłem się. Ej, nie żeby coś, ale to chyba miało wybuchnąć. Ojej, apeszek. Taki helikopter dwuśmigłowy. No to dobra. Czekaj, ja też się zabiję, będzie śmiesznie. Dobra? Śmiesznie, naprawdę. Chodź, gdzie jesteś? Tu. Gdzie jesteś ty? Kapusto jedna. Aha. A tam! Dobra. Ej, to chodź, to sobie tak znowu switaśnie staniemy i się pożegnamy z ludziami. Ale... A gdzie jesteś? No biegnę za tobą, stój w miejscu. Nie widzę cię, geniuszu. Ej, a teraz na tej mapce będziemy prowadzić survival. Ej, to był dobry pomysł. To byłby żałosny pomysł. Nie. Ale masz tych zapalniczek. Ja już nie mam. Dobra, chodź tutaj. No to bardzo dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Było śmiesznie, ciekawie oraz problematycznie w pewnych momentach. Zgadzasz się? Tak, nogi mi wystają z karta. Ojeju, to mam pomysł, jak temu zaradzić. O, co się stało? Dobra, moi drodzy, no to by było na tyle, prawda, Gadrynie? Tak? Oczywiście, jak najbardziej, nie ma tu nic do dodania, do ujęcia. Tak, no to do zobaczenia. Powiedziałem, nie ma nic do dodania. Dobrze, przepraszam. Wybacz mi, master. Pa, pa. Żartowałem. Mam swoje zdanie. Zaraz zginiesz w ogniu. Ogień cię oczyści. O, ogień mnie oczyści? To dobrze, bo śmierdzę. Dobrze, tak. Narka. Na razie.